Co zrobić wtedy, kiedy wydaje nam się, że nie mamy grzechu? Mój rektor z seminarium odpowiedziałby jednym zdaniem. Macie rację. Wydaje się wam. I rzeczywiście, moi drodzy, tak jest, że człowiek, który uważa, że nie ma grzechu, troszkę można powiedzieć, że błądzi, ale tylko troszkę, bo tak naprawdę to sumienie nas osądza. Jeśli jest dobrze ukształtowane, to człowiek ma prawo powiedzieć, że nie ma grzechu i że na przykład grzechu ciężkiego nie ma. Ale z drugiej strony widzimy wielkich świętych, którzy się długo modlili, którzy byli naprawdę przemienieni przez Pana Boga i bardzo często się spowiadali. Oczywiście nie wszyscy, ale niektórzy spowiadali się nawet co tydzień z takich drobnych grzeszków, bo im bliżej światła, tym bardziej człowiek widzi te brudy swoje. Jest taki fajny list, fragment listu wam przeczytam, pierwszy list świętego Jana. Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy go kłamcą i nie ma w nas jego nauki. Nie ma w nas jego nauki. To jest, moi drodzy, klucz do sukcesu. Poznać naukę Pana Jezusa dogłębnie. Nie tylko, wiecie, takie rzeczy, jak pamiętamy z katechezy z tych dziecinnych lat. Dekalog, prawda, pięć przykazań kościelnych. To są ważne rzeczy i wiemy, że na tym bazujemy. To jest jakiś fundament. Ale zobaczycie, że jak człowiek czyta Słowo Boże, no to widzi dużo, dużo więcej w tej swoim sercu, chociażby tej grzeszności. Pan Bóg, moi drodzy, chce naszej doskonałości, chce naszej moralności, takiej, powiedzmy, no, chrześcijańskiej, żebyśmy żyli zgodnie z tą moralnością chrześcijańską. Natomiast wiele osób ma tak niestety, że nie widzi swoich grzechów. Bardzo często przychodzą do mnie ludzie i mówią, proszę księdza, no nie widzę. I wtedy każę robić rachunek sumienia, bo się bardzo często okazuje, że ten rachunek sumienia nie jest uczyniony. Kiedyś taka święta, wielka święta kościoła, Teresa z Lisieux, mała Tereska zresztą, no tak nazywana, wielka święta i doktor kościoła, ona kiedyś takie mądre zdanie powiedziała, że każdy spotka Boga takiego, jakiego oczekuje. Każdy spotka Boga takiego, jakiego oczekuje. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli mamy oczekiwania w stosunku do Boga, że ma być taki ostry, sprawiedliwy, to bardzo często jest tak, że człowiek będzie widział grzechy nie tyle w sobie, ale w innych ludziach. Bardzo często obraz Boga jest taki zachwiany z różnych powodów. Kiedyś o tym mówiłem, że na przykład obraz naszego Ojca, tego ziemskiego, bardzo mocno rzutuje na to, jak patrzymy na Boga Ojca. Ale z drugiej strony też możemy patrzeć na Boga jako takiego miłosiernego. Pamiętam, że jak był taki moment, kiedy ustanowiono Święto Bożego Miłosierdzia, może ja tego nie pamiętam, bo wtedy mi nie było jeszcze na świecie. Natomiast pamiętam z opowieści profesorów, którzy brali w ogóle w tym udział, to mówili, że właśnie tego się bali na Watykanie. Że ludzie będą patrzeć na Boga jako tylko takiego, który jest miłosierny i wszystko przebacza, że zaniknie poczucie grzechu. Że zaniknie totalnie poczucie grzechu. I bardzo często niestety to się głosi ludziom, że Bóg po prostu w ogóle nie każe, że On nie wymaga. Niestety jest coś takiego, zwłaszcza na przykład w kościele niemieckim to bardzo mocno widać. Więc ważne jest to, żebyśmy kształtowali Boga, obraz Boga na podstawie Ewangelii, na podstawie nauki Kościoła, na podstawie tego, co nam święci przekazują. I dzisiaj, tak jak powiedziałem wam już na początku, chciałbym mówić o Duchu Świętym. Bo moi drodzy, zobaczcie, to jest też potrzebne do rachunku sumienia, ale też do naszego dobrego życia. Po czym mamy poznać, że moje życie jest dobre? To jest ciekawe pytanie. Po czym mam poznać, że moje życie jest dobre? Czy po uczuciach, czy po właśnie, że Pan Bóg spełnia moje modlitwy? No nie. Po owocach. Po owocach tak zwanych Ducha Świętego. Galatów. List do Galatów świętego Pawła, 5 rozdział. Przeczytam fragment. Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie. 9 owoców Ducha Świętego. I dalej pisze święty Paweł, przeciw takim cnotom nie ma prawa. Katechizm Kościoła Katolickiego wymienia 12 owoców Ducha Świętego. Mówi o miłości, o weselu, o pokoju, cierpliwości, uprzejmości,
dobroci, wspaniałomyślności, łaskawości, wierności, skromności, wstrzemięźliwości i czystości. Moi drodzy, to jest też bardzo ważne właśnie do rachunku sumienia, żeby zobaczyć, czy we mnie to jest. Czy ja potrafię być człowiekiem radosnym, czy potrafię być szczęśliwym, czy jestem tylko jakimś smutasem, przepraszam. No to jest, moi drodzy, owoc życia w Duchu Świętym albo życia bez Niego. Jeśli człowiek żyje bez Ducha Świętego, w jakiejś takiej zafiksowanej pobożności, no to nie, i nie ma radości, tylko ciągle się smuci, nie wiem, biczuje, no to tak naprawdę no, nie jest blisko Pana Boga, albo Bóg mocno w nim nie działa. Ja wiem, że są różne jakby sytuacje w życiu, trudniejsze. Czasem człowiek przychodzi w różne chwile, momenty w swoim życiu, bardzo takie niefajne i choroby, i problemy z sobą, problemy w rodzinie. Więc pytamy się, czy ta radość wtedy powinna być? Chyba powinna być. Chyba rzeczywiście jednak mimo wszystko powinna być, bo wiecie, te owoce Ducha Świętego to nie jest tak, że my je mamy, ponieważ tak się, wiecie, tak się zepniemy w sobie i po prostu jesteśmy radośni, cierpliwi, uprzejmi. Nie. Te owoce w Duchu, z Ducha Świętego, one pojawiają się w nas na skutek naszego przeżywania relacji z Bogiem. To znaczy, że jeżeli my będziemy mieć dobrą relację z Panem Bogiem, na modlitwie będziemy się spotykać z Bogiem autentycznie, to będziemy tryskać radością, będziemy mieć miłość, będziemy mieć pokój, będziemy uprzejmi, będziemy wierni, łagodni, będziemy opanowani, cierpliwi, będzie też jakaś wstrzemięźliwość w naszym życiu. To wszystko, moi drodzy, wynika z modlitwy i z zażyłości z Bogiem, konkretnie właśnie z zażyłości z Duchem Świętym. I myślę, że życie duchowe, nasze życie religijne, warto pod tym względem od czasu do czasu zbadać. Taki właśnie rachunek sumienia sobie zrobić. Czy ja wydaję owoce Ducha Świętego? Czy ja owoce Ducha wydaję w moim życiu? Jeśli nie, to coś trzeba pomyśleć, żeby coś jednak zmienić. Coś jest nie tak w tej naszej religijności, w pobożności. A moi drodzy, może być coś nie tak. Ostatnio czytam takie książki, dwie już są, co najmniej dwie, na temat takiej patologii duchowości, patologii religii. W Polsce niestety jest tego bardzo dużo. Bardzo dużo jakiejś lękowej religijności, takiego zastraszania, takiego wymuszania różnych modlitewek przeróżnych, odmawia ileś tam razy pewną modlitewkę, to ci Pan Bóg coś da, albo Matka Boża ci coś da, nie? Zupełnie nie o to chodzi, moi drodzy, w naszym życiu duchowym. W życiu duchowym chodzi o to, żeby przynosić owoce, żeby owocować. Te 9 z listu do Galatów, albo 12 z katechizmu Kościoła katolickiego, punkt 1832 dla tych, którzy czytają katechizm Kościoła katolickiego, to wiedzą, jak ten katechizm jest zbudowany. I moi drodzy, to jest to, na czym powinniśmy bazować i sprawdzać się. To byłoby niefajne i słabe, gdybyśmy w życiu nie mówili sprawdzam. Po pół roku, po roku, po 5 latach sprawdzam, jak to moje życie wygląda. I moi drodzy, prawdą też jest to, że dzieją się w naszym życiu cuda, że Pan Bóg spełnia nasze modlitwy, że wypraszamy sobie pewne łaski. To też jest ważne. Ale kiedy mówimy o życiu takim duchowym, owocnym życiu duchowym, to te owoce powinny po prostu w nas być. Mówi się o Duchu Świętym ostatnio bardzo dużo i to jestem z tego powodu bardzo zadowolony, ale mówi się w kontekście uzdrowień, że Duch Święty uzdrawia, że przemienia ludzi. To prawda. Duch Święty uzdrawia fizycznie. Mam mnóstwo dowodów na to, bo wiele osób w życiu słyszałem, widziałem, jak byli uzdrowieni z przeróżnych chorób fizycznych, czasem psychicznych. I rzeczywiście Bóg tak działa. Ale to, co jest najważniejsze, to ta, moi drodzy, nasza wewnętrzna przemiana. Bo dzięki temu będziemy, no właśnie to, co dzisiaj na mszy świętej mówiłem, świadkami zmartwychwstałego Jezusa. Świadkami zmartwychwstałego. Jak człowiek, zobaczcie, się denerwuje, jest wkurzony, krzyczy w domu. No to takim średnim jest przykładem miłości, prawda? Jak kochamy tylko i wyłącznie tych, którzy są fajni i cudowni, to sam Pan Jezus mówi, cóż za nagrodę mieć będziecie? No nie. Miłość, to znaczy, to jest postawa, która chce dobra dla drugiego człowieka. Ja, moi drodzy, nie będę dzisiaj tych wszystkich owoców omawiał,
bo myślę, że w miarę jakoś tak rozumiemy, co to znaczy, żeby być wiernym, skromnym, uprzejmym, co znaczy być łagodnym, opanowanym. Ale warto, moi drodzy, nawet to sobie gdzieś wypisać, te owoce, i powiesić w domu i sprawdzać. A może czasem trzeba powiedzieć, żeby mąż sprawdził, żeby żona sprawdziła, żeby dzieci sprawdziły. Córko, synu, żono, mężu, czy to we mnie jest? Czy ja taki jestem? Bo pamiętajcie, nikt nie jest sędzią własnej sprawie. Więc moi drodzy, kiedy chcemy za chwileczkę uklęknąć przed Jezusem, uwielbiać Go, chcemy Go postawić na pierwszym miejscu w swoim życiu, ale też chcemy Go prosić, teraz już mamy taką świadomość, o te owoce, żebyśmy byli radości, pełni miłości, pełni cierpliwości, pełni opanowania, bo myślę, że to wszystkim nam się w życiu przyda.